W ramach Gawęd Historycznych dziś o parafii Chrystusa Odkupiciela pod wezwaniem Chrystusa Odkupiciela na ulicy Żubarskiej na osiedlu Wielkopolska. Ta parafia powstała w 1989 roku. Ona powstała z podziału parafii świętego Antoniego, która dawniej obejmowała osiedle Wielkopolska, jeszcze wcześniej to nawet kawałek Teofilowa. Ta parafia powstała w 1989 roku i objęła przede wszystkim osiedle Wielkopolska całe, oczywiście też osiedle Reja, które jest częścią tego osiedla Starego Wielkopolska, a także kawałki Bałut Zachodnich, to jest kawałek taki sięgający mniej więcej ulicy Pojezierskiej, tam to są te ulice na przykład Helska i tak dalej. Ta parafia zaczęła budować kaplicę, ta kaplica została zbudowana w 1999 roku, ta kaplica znajduje się tam dalej, z tyłu za obecnym kościołem. Ta budowa odbyła się na takim miejscu, które popularnie tu na osiedlu było nazywane Wembley. To było takie boisko, no w zasadzie takie bardziej klepisko, bramki, tam się wiele meczy w szkołach podstawowych między szkołami różnymi odbywało. I na tym właśnie terenie tego boiska wzniesiono najpierw kaplicę, a potem kościół. Z tą kaplicą zresztą łączy się ciekawa też informacja i historia, dlatego że gdy tę kaplicę, tak to jest dosyć duża, ją dano, tak budowano dosyć długo, 10 lat, gdy zbudowano kościół, powstała taka duża kaplica i teraz mieści się tam diecezjalne duszpasterstwo tradycji łacińskiej, czyli tu są odprawiane właśnie msze w rycie trydenckim, czyli po łacinie z księdzem odwróconym tyłem do ludzi, a przodem do ołtarza. To jest takie specyficzne właśnie miejsce, ta kaplica pod wezwaniem wszystkich świętych, to taka ciekawostka, bo nie wszyscy wiedzą, że coś takiego mieści się tu na osiedlu Wielkopolska, a też częścią tej parafii, natomiast sam główny kościół parafialny zaczęto wznosić w 2002 roku, zakończono, poświęcono go w 2013 i tu w tym kościele jest prowadzone normalne duszpasterstwo parafialne właśnie dla osiedla Wielkopolska i części Bałut Zachodnich, tych pomiędzy Limanowskiego a Pojezierską.